Powiem wam, że nic tak nie relaksuje po 12 godzinach pracy, jak pójście posprzątać sobie kawałka lasu. A zobaczcie, co w lesie leżało samopas i na mnie czekało. Skąd się to tam wzięło? Nie mam zielonego pojęcia, ale się wzięło. No i ja to wziąłem oczywiście. Nie wiem, czy to taka zapłata. Tak czy inaczej polecam relaks najlepszy na świecie, po prostu zatopić się w zieloności i coś posprzątać, zrobić coś dobrego, no i potem efekty są takie. Moi kochani, nie uwierzycie, skąd przybyły do mnie, tak, to są zapałki i kapselki. Korea Południowa, Sławek, kolega z pracy był, przywiózł, zobaczcie, po południowo-koreańskich browarkach. No i te zapałki, one są co prawda made in China, ale kupione w południowej Korei. No nie jest powiedziane, że południowa Korea ma zapałczarnię, nie? Ale jest kurde mega klimat. To są zapałki gospodarcze, jakoś one się tam nazywały, odmieniały. Sławek, mega ci dziękuję. Takie kapselki to jest rarytasik, no Korea Południowa, trochę daleko od nas, nie? Rowerem tam nie pojadę. No i co, lecimy dalej. Powiem wam, że wróciłem właśnie ze skupu złomu. Kupiłem sobie takie kopytko szewskie. Klucz do przesmarowania, do renowacji. Nie wiem, czy on działa, no coś tam drgnęło, coś tego. No widać, że swoje przeleżał. Aha, on jest tu ułamany. Ale to nic. Praska do ziemniaków, młoteczek. Tu widać, że ktoś trzonkiem nawalał. Krawieckie nożyce. I powiem wam, że... No, miałem w rękach manierkę austriacką, tutaj macie zdjęcie, takie rzeczy ludzie też na złom wywalają, na szczęście jest uratowana, nie przeze mnie, ale jest. No i co, lecimy dalej. No i tak, filmu miało nie być, przyszedłem tylko zgarnąć bazy, tu już pełne, tutaj taki wór, no ale oczywiście nazdepnąłem na coś i widzicie, mówię, kurde, no to... Chyba trzeba jednak nakręcić jakiś film, skoro się na zgarnięciu baz może nie skończyć. Bo już widzicie, aluminium, o tu jest, proszę, to jest akurat stalowa, filet z makreli, dobra, nieważne, bierzemy. Żarówka, kolorowa, niebieska jakby, też bierzemy. Tak to wygląda, widzicie. Dopiero jedną bazę ściągnąłem, już chyba drugą będę musiał zrobić. O, złom. No. Tu się konserwy jadło. No kurde. No. Patrzcie, czego to człowiek nie znajdzie w ziemi. Lupa. I cedzak. Kurde. Ale fanty, o, a tu jest jakiś złomik, już go czuję. Tak, pręcik, makaronik. Mam tam w tej siatce dosyć sporo prętów makaronów, bo tam pod tym drzewkiem troszeczkę pokopałem. No bo wiecie, jak już jestem, to mówię, a ściągnę bazę, ale baza bazą, a trochę pokopać w ziemi, pogrzebać trzeba, nie? Dla samej radości. To na bok. Trutka na lisy, znaczy szczepionka na lisy. O, jest makaroniusz. A to co to jest? A to jest miedziucha. Tak jest, to jest miedziucha. I powiem wam, że tam coś zgrzytnęło w głębi. Nie wiem, z czym to było połączone, ale z czymś było. Tam coś zgrzytnęło. No i tu mamy już złomik idzie. Pręty, makarony. O, właśnie. No i zobaczcie tutaj, ile jest. O, patrzcie. A. No i dobrze. Tak to wygląda. No i w co ja mam się teraz zabrać? No i spójrzcie, no. W co ja mam się zabrać? Kurde. Miejsca na złom brakuje. Dobra, robimy tak. To wszystko wyjeżdża, idę po nową siatkę. No i dobra, wróciłem.
z nowymi mocami przerobowymi. Zbieramy wszystko, korzenia nie chcemy. Zbieramy, wybieramy i zaglądamy, co jest głębiej, bo tam może być ciekawie. Mam jeszcze torbę ze szkłem. Opa. I sprawdzamy. Złomik. Szkło. Ciekawe, jak głęboko schodzi ten pokład. O, tu jest słoik w kolorze brązowym. O, taki ładny. To też do urobku wpada. No i zobaczcie. To sobie odkręcimy. A to do szkła. I jeszcze to samo raz. Ale winniczki. Ten się już budzi, a ten jeszcze śpi. Lećcie, chłopaki. Dobry, śmieci! Śmieci! Przykre to, ale śmieci rosną. No, odpowiedź. Wszędzie rosną. No, rosną. Chciałbym, żeby tu trufle rosły. Ale tak to nie ma. Ja myślałem, że już to miejsce mam w miarę wyczyszczone, a tu proszę. Wychodzą jakieś artefakty. To jest chyba talerz jakiś potuczony. Kurde, ja nie mam kopaczki. Akurat dzisiaj w ogródku została. Ach. No chodź. O, mam cię, dobra. Liquor bottle made in USSR. No. K. Też sobie wezmę. Patrzcie. Czaszka Minotaura. O, rozpadła się. Dobra. Co to jest? Włocławek, fajans był. O, tu jest buteleczka, ale po mleku. Ciekawostka. No, a tu jest, patrzcie, co tu jest. Złomik. Takie fajne pręciki. I jeszcze więcej złomiku. Takie fajne. Tu była wysoka temperatura, bo jest, zobaczcie, jak odkształcony. Jakiś pożar. Aha. Coś idzie. Jeszcze jeden zwitek. A? O, jest, 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 norniczka tam uciekła. Jakaś nornica tu grasuje. I musi kopać tunele w takich śmieciach. Winniczki. O, jest miedziuszka. Ciach, super. Talerz do talerzy. Szkło do szkła. Coś jest. A, puszka była. I jakiś syropek. Już latają jakieś, kurde, owady. Do twarzy się czepiają. No, ale to już chcieliśmy wiosny. To mamy wiosnę. Musztardówka. Opróżniamy i do huty wysyłamy. Tak. Syrop do wyschnięcia. O, tu jest jakiś złomik fajny. I jeszcze więcej. Dobra, to już bazę robimy, bo to już nie ma sensu się babrać, bo tego nie udźwignę wszystkiego. Zresztą bagażnik już jest czym zapełnić.
No i tak to wygląda, widzicie. To jest coś... No, coś elektrycznego chyba w kolorku. Dobra. Szkło na kupę. No, a tego szkła tu chyba będzie, wiecie. Węgiel? Chyba ja. Dobra, jeszcze wrzucimy. Kurde, czas mi się kurczy. Jak zawsze zresztą. Jak się robi ciekawie, to Arturowi się czas kurczy. Co to jest? Słoik z pokrywką i z dżdżownicą marynowaną. Leć ciucha. No tak to wygląda. I nie chcę inaczej, ale muszę tu przyjść z kopaczką, bo tu jest, myślę, zdecydowanie więcej jakichś fajnych artefaktów. Pokroił złomik. Ale obym się mylił. Dobra. Będzie taki króciutki odcineczek na zachętę ku pokrzepieniu serc, jak to mówią. O, patrzcie, co wyszło. Nie wiem co, ale jest fajny kawał złomu. Pyk. Nie mam pojęcia. Dobra. To ja zawijam swoje zabawki i znikam. Patrzcie, ile złomiku wyszło. Super. Dobra. O, tu jest jeszcze jedna puszka do wniesienia. A reszta czeka na następną wizytę. Trzymajcie się, papaty. Grzebyczki. A nie. Coś pokuło. O. Jeszcze więcej smar silikonowy. Bierzemy. Aluminium to aluminium. Tu jest, zobaczcie, aluminiowy kąsek. Też weźmiemy, bo kilo aluminium to kilo aluminium, nie? Taki słoiczek. Ciekawy słoiczek zostanie. Proszę. Co tym razem? Elegant. Sojus Chimexport USSR Moskau. No i wszystko wiadomo. Stary szampon. Proszę, hat-trick. Hat-trick, hat-trick. Takie reklamy były kiedyś. A tu jest łącznik porcelanowy. Fru, fru. Bierzemy. A tu jest, patrzcie. Aluminium się ukryło. Fru. Weźmiemy szkło. Coś tam idziemy na drugą stronę zobaczyć. Filet z makreli. W stalówie. A nad stalówą aluminium. Pokrzywy już są. Jak ktoś preferuje. O, proszę, jakie winko. Lubiana, talerzyk ze złoceniami. Ale tu wszystko zarosło momentalnie. Wziąłem też worek na takie właśnie worki. To sobie wrzucimy do folii. Tak.
zawsze to coś wyjedzie. Worki też wyjeżdżają. To jest może i takie, wiecie, pojemnościowe, ale jest lekkie, więc z tym problemu nie ma. A zawsze to więcej tam, a mniej tu. O. Nie wiem, czy telefon to odda, ile tu lata tych muszek, takich mikroskopijnych, które wchodzą do oczu, uszu, nosa, wszędzie wchodzą. To takie uprzyjemnienie. O, bączek ubity, ale bączek. I dżdżownica z anemią. No powiedzcie, że ona jest zdrowa. Ja bym jej zalecił żelazo. Wiadomo jak jest. Chyba mam miedziuchę. No, patrzcie jaka miedziucha. Coś przepysznego. Taka sobie wyszła. A, jest. Śmietana. Cała nieuszkodzona. Pysznie. Ciach. Przypominają mi się praktyki na hali selektywnej zbiórki odpadów w Katowicach w 2001 roku. Tam też żeśmy tak szkłem ciepali. Jak tutaj teraz. Mieliśmy za zadanie podział. Kolor i bezbarwne. No i żeśmy sobie siedzieli, rozrywali worki i żeśmy sobie ciepali fajnie. Kolor białe. No i tak praktyki mijały. Aluminium. Super. Gotowe już do zabrania. Ja pierniczę. Ale tu już się błocysko zaczyna, wiecie? Jeszcze wpadło. No nic, zobaczmy co tam. O kurde. Gruby pokład. O, to jest linka od auta. Nie chcę tego błota zabierać, wiecie, już tak to... Nie chcę tego błota zabierać, bo... Po co mam je nosić, nie? Wiecie o co chodzi. A tu jest słoik z plastikową nakrętką. I nawet pasuje. 86 rok, biorę. Wyrzucić zawsze można przecież. To coś jest. Co to jest? O, patrzcie jak to jest uklejone, ubłocone. Aluminium. Dobra, ale tu coś jest, co to jest? Jakiś plastik, a to? Co to jest? Aluminiowy krążek. No i tak. Moje kochanie mi przerwało. Całuję mocno, ściskam i rozmawiałem z nią, tutaj sobie kopałem i nie pokazałbym wam czegoś, co chciałbym wam pokazać. Oj, bo coś fantastycznego z ziemi się pojawiło. Przy okazji pozdrowienia dla kolegi Kawek Kwas, bo zobaczcie co tu jest. On znalazł takie w piwnicy u siebie. Tu już wchodzimy w lata 60. Piękny syfon. Niestety ma rozbitą tą końcóweczkę, ale w niczym mi to nie przeszkadza. To jest czwarty syfon w moich zbiorach, z czego pierwszy znaleziony, bo trzy kupiłem. Także widzicie, jak to kurde fajnie jest kopać, nie? Tu powinny być... data zazwyczaj była tutaj na tym plastiku, na tym bakelicie, bo to jest bakelit. Zresztą pękł tak brzydko, pewnie przy ciepnięciu. No ale zobaczcie. Coś genialnego i pierwszy mój z ziemi. I jeszcze raz, pozdrawiam cię, Kawek Kwas, Bartek. Jak dobrze pamiętam, Bartek. Jak się pomyliłem, to przepraszam.
i chowamy. A tutaj jeszcze dla płci pięknej wyciągnąłem coś takiego jak puder. Puder Fluid Polena Uroda numer 1. Takie coś w plastiku. Dobra, bierzemy. Szkło dzisiaj dominuje. I to do huty, i to do wywiezienia do kolekcji. Te wszystkie muszki, komarki, duperelki, szmerki, bajerki atakują, ale w ferworze walki Rich Line. Dobra, bogata linia. Aż żem rzucił nie tam, gdzie trzeba, widzicie? Kurde, a to jest co? Aha, to już... Patrzcie na to. Jaka fajna butla. Nie jest to nic starego, ale jest elegancka do pocięcia. Idealna. Tu jest jakieś szkiełko. Patrzcie. RSP. Nie mam pojęcia, ale jest zarąbista. No i wjeżdża. A to co? Patrzcie. Uhu. Butelka w sweterku. Ja pierdykam, co to jest? No kurde. Ktoś ubrał butelkę. Co to, z jakiegoś wesela, czy co? Normalnie takich rzeczy to jeszcze Artur nie widział. Ubrana w sweterek butelka. No. Zobaczmy, czymże jest zbocze. No, kurde, co to jest? Lodówka. Pojemnik z lodówki, ale pod pojemnikiem już nic nie ma. Chyba. No tak, nie ma. Tu macie, zobaczcie. Tak jak wór poleciał, tak to jest tu. Dosia. No Dosia. Ale jaja, Dosia. Spirytus. Opona. A tu jest jakiś przewód. No jest pełny. No i co? No i ciągniemy, co? Wywal się, Artur. No. I taki przewód aluminiowy wyszedł. Dobra, bierzemy. Tylko chyba to już nie dzisiaj, bo no nie ma jak. Dobra, teraz idziemy tylko na inspekcję. No tu już Artur był. Tu już zaglądał. Szkło, szkło, szkło. No. Powiem wam, o, patrzcie, co się z worka wyciąga. Sierp. To i na młota brakuje. Kurde, elegancko, nie wiem, czy mi to wejdzie. Dobra. Tutaj nic starego. Konserwy, syropy. Spadam. Trzymajcie się, papaty.